Niko, wygrywamy pierwszy sparring, 3-2, jesteśmy w dobrych humorach, ale jaki był u Ciebie humor po pierwszym secie? No, niezbyt chyba udanym w naszym wykonaniu. No rzeczywiście, nie weszliśmy dobrze w ten mecz i taktycznie, i technicznie. Byliśmy chyba jeszcze trochę zastali z podróży, nawet jeśli była niedługa. Ale powolutku też zespół Suwak porobił zmiany, które nam pozwoliły wykorzystać ich może słabości. I dlatego pozwoliły nam się nakręcić i dobrze wygrać mecz. Czy zagrywka to będzie coś, co będzie nas charakteryzowało w tym sezonie? No bo kilka asów mocnych, czy Ty, czy Kamil Szemendera dzisiaj posłaliście. Tak, no na pewno będziemy bazować na zagrywce. Będziemy było bardzo ofensywnym zespołem. Jak to widać było dzisiaj, przyjęcie jeszcze jest do doszlifowania. Wiem, że już dostałem mały taki pik, jak mieliśmy tą rozmowę przedtem, ale ogólnie warunki były dobre. Nie weszliśmy dobrze ten mecz, ciężko nam było się rozkręcić, ale jak już weszliśmy, to było lepiej. Po plaży powiedziałeś, że to będzie drużyna charakterna. Taka dzisiaj była, walcząca do końca? Tak, dzisiaj najważniejsze było to, że i też poszedłem do chłopaków, że po tym pierwszym secie trudnym wyjść pod wody. I to zrobiliśmy, jestem bardzo dumny z chłopaków, że potrafiliśmy się zmobilizować i naprawdę postawić się przeciwko Suwałkom.